To jest ważny vlog. To jest vlog, w którym opowiem Wam takich 10 gorzkich prawd, czego się nauczyłam przez ostatnie lata w moim życiu. I na pewno będę wracała do tego vlogu nieraz. Vloga. Nieraz. Na pewno będę wspominała ten czas. I na pewno będę... Jak będę miała zły dzień, to będę... Obiecuję, że będę otwierała tego vloga i będę przypominała sobie 10 gorzkich prawd, czego się nauczyłam przez ostatnie lata, żeby pójść dalej. Zapisałam sobie te wszystkie 10 prawd, ale myślę, że no nie wiem nawet od której takiej... Kolejność jest tych 10 prawd jest obojętna, nie ma znaczenia, czy coś jest pierwsze, czy coś jest dziesiąte. Ale okej, więc zacznę o tym, że na pewno pierwszą rzeczą, którą się nauczyłam, to jest więcej słuchaj niż mów. Jeżeli rozmawiamy z kimś, czy jest to rozmowa w pracy, czy jest to rozmowa z jakimkolwiek spotkaną osobą, czy akurat miałam przyjemność spotkać takiego bardzo starszego pana na plaży, nigdy... Kiedyś byłam taką osobą, która dużo, dużo mówiła o sobie i dużo gadała na swój temat. Teraz wolę posłuchać drugą stronę. Ale to jest ogólnie prawda, że lepiej słuchać ludzi niż za dużo mówić. I to jest taka gorzka prawda, której się nauczyłam przez ostatnie parę lat. I ty jak oglądasz mojego vloga, tobie też radzę. Jest to dobre w branży biznesowej, jest to dobre w sprzedaży, jest to dobre w swoim biznesie. Dobrze jest znać potrzeby innych, swoich klientów, ale również dobrze jest na tle właśnie takim prywatnym za dużo nie mówić. Wyznaczaj swoje granice. Druga rzecz, wyznaczaj swoje granice. Czasem nawet bycie zbyt miłym jest niewyznaczeniem granicy. Jeżeli jesteśmy zbyt mili dla ludzi, tak jak ja byłam, zbyt miła, według innych osób wydawało się tak, że ja nie wyznaczam swoich granic. Niestety żyjemy w takich czasach, że jeżeli jesteśmy zbyt fajni, zbyt mili dla ludzi, ludzie myślą, że mogą z nami robić co chcą, czyli na przykład mogą być dla nas fałszywi, mogą... No i wiecie, o co mi chodzi. Po prostu trzeba wyznaczać swoje granice. I jedną z tych granic, na moim przykładzie, których mogę Wam powiedzieć, to było właśnie to, że byłam zbyt miła dla ludzi. Albo na przykład ktoś mi coś powiedział, ja nie chciałam być niemiła, nie chciałam być szczera, nie chciałam kogoś zranić, nie chciałam na przykład, nie chciałam, żeby ta osoba mnie nie lubiła i nie potrafiłam wyznaczać swoich granic. I ta osoba mi również na przykład, podaję taki przykład, bo to są tylko przykłady z mojego życia, potrafiła przez to, że byłam zbyt miła, odpowiadałam na wszystkie pytania, bo nie chciałam być niemiła, ale o tym jeszcze zaraz powiem. Trzecia rzecz. Nie lataj za ludźmi. Nie lataj za ludźmi, bo prawdziwi przyjaciele pojawią się w Twoim życiu. Prawdziwych przyjaciół się poznaje w biedzie. Przez ostatnie 8 lat w Stanach miałam naprawdę różnie bywało i poznałam takich ludzi, którzy byli zawsze dla mnie przyjaciółmi, z którymi do dzisiaj mam kontakt. I nawet jeżeli to jest szef, pracodawca, cokolwiek, nie lataj za ludźmi. Bo jeżeli będziesz latać za ludźmi, na przykład ze swoim szefem, za pracodawczynią, szefową, czy cokolwiek, to nie będzie działało. To zawsze musi iść w dwie strony. Nawet związek, tak? W związku jest to samo. Jeżeli latasz za kobietą cały czas albo latasz za facetem cały czas, to ta druga osoba będzie cię miała trochę gdzieś, bo to musi dwóm osobom zależeć, żeby zbudować więź, relacje, więc nie ma sensu latać za ludźmi, nie ma sensu być tak zwanym people pleaser, czyli być, żeby ludzie mnie lubili. Owszem, jeżeli jest to Nawet mogłam powiedzieć, że jeżeli ma się swój własny biznes, też nie ma sensu latać za ludźmi, bo ludzie będą myśleli, ona lata, bo jest zdesperowana, tak? A trzeba wyznaczać sobie właśnie, to jest ten punkt jeden, to jest wyznaczać sobie granice i pokazać, że jestem super wartościową osobą i nie każdy może ze mną na przykład rozmawiać, tak? Więc to jest bardziej atrakcyjne niż latanie za ludźmi. Numer 4, to jest też ważne i te wszystkie punkty się strasznie łączą ze sobą, że przede wszystkim
naucz się mówić nie. Naucz się mówić nie. Ja przez bardzo długi czas nie potrafiłam właśnie komukolwiek odmówić. Zawsze byłam bardzo miła. I to jest też punkt drugi. Też trzeba sobie wyznaczać pewne granice, ale też trzeba mówić nie. Po prostu nie. I tyle. A jeżeli będziemy cały czas mówili ludziom tak, i tak samo w biznesie, to ludzie będą nas wykorzystywać. Ludzie będą nas wykorzystywać. I ja w ten sposób również zostałam wykorzystana nieraz. Trzeba nauczyć się mówić nie. Koniec. Period. Nie ma inaczej. Numer 5. Niestety w moim życiu były różne sytuacje, bywały różne sytuacje i trafiałam na różnych ludzi. Trafiałam również na różne koleżanki. Koleżanki, które coś chciały ode mnie, a później na przykład poszły sobie do innej osoby i na mnie gadały. No, takie rzeczy się zdarzają. Ja wam powiem, że ja podziwiam takich ludzi. Tak, na marginesie. Podziwiam. Prawda. Podziwiam. Nie wiem, czy te osoby się próbują dowartościować. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, co w takiej osobie głowy jest, w głowie jest. Ale powiem tak. Wybaczcie tym ludziom, którzy was skrzywdzili, ale nigdy nie zapominajcie. Wybaczcie, bo nie chowajcie urazy, nie złoście się, bo szkoda na to życia. Życie jest piękne. Słuchajcie, życie jest piękne. Trzeba spełniać swoje marzenia, spełniać swoje cele i nie myśleć o tych ludziach, którzy nas tam gdzieś tam skrzywdzili. Po prostu wybaczcie, dajcie spokój z tym, ale nie zapominajcie, ok? Zapominajcie. Numer 6 jest dla mnie bardzo ważny, bo to jest właśnie... Czy to jest w pracy, czy to jest gdziekolwiek, być bardziej, zdecydowanie mniej emocjonalnym. Podejście mniej emocjonalne jest najlepsze, dlatego że podejmujemy wtedy dobre decyzje, reakcje nasze są też lepsze i tego trzeba się nauczyć. I ja się tego nauczyłam. Przyznaję się bez bicia, że jeżeli ktoś do mnie coś napisze, albo coś mi powie, albo gdziekolwiek, to ja tak, okej, okay, dobra. Kiedyś byłam taka, że dobra, zaraz tutaj tej drugiej osobie coś powiem, ale nie ma sensu. Szkoda waszych nerwów. Szkoda zmarszczek, żeby się zmarszczki większe nie zrobiły, jakie mam. Szkoda, naprawdę. Less emotional. Nie trzeba się denerwować. Szkoda waszych nerwów. Lepiej poczytajcie ciekawą książkę, napijcie się winka. Nie denerwujcie się. Numer 7. To jest też bardzo ważne. Numer 7 jest też bardzo ważny, bo numer 7 to jest taki numer, gdzie miałam bardzo, bardzo dużo trudnych doświadczeń w życiu. I wtedy tak naprawdę odkryłam siebie. I to jest coś takiego, że odkrywamy siebie, jak przechodzimy trudne chwile. Rozmawiajcie ze sobą samym, mówcie do siebie. Zastanawiajcie się, czy ja coś złego zrobiłam, czy tam ta druga, zawsze kim ma dwa końce, tak? Umówmy się. Ale wtedy tak naprawdę odkrywamy samych siebie. To jest takie na tyle ważne, że jak mamy za dobrze w życiu, to jesteśmy takimi motylkami i nie myślimy, że dobrze robimy, bo nie przejmujemy się konsekwencjami. A jeżeli coś robimy złego albo coś głupiego, głupota, po prostu coś z głupoty zrobiliśmy, z emocji właśnie, za bardzo emocjami żyliśmy, za bardzo takim typu nastawieniem, to potem właśnie jest taka sytuacja, że robimy dużo, popełniamy bardzo dużo błędów i wtedy myślimy sobie, okej, mogłam postąpić inaczej, mogłam być mniej emocjonalna, mogłam powiedzieć coś innego i mi się wydaje, że przede wszystkim te trudne doświadczenia bardzo dużo nas uczą i nawet jeżeli ktoś z was przechodzi przez trudny czas, uwierzcie mi, że zawsze wychodzi słońce, wyjdzie słońce i po deszczu przyjdzie tęcza i zobaczycie, że wy sami będziecie silni, będziecie silniejszą, lepszą wersją siebie. Numer 8 jest to też bardzo ważny podpunkt, dlatego że jak wszystkie one wszystkie są bardzo ważne, to jest to, że ja sobie zapisałam work on things people can take away from you. Czyli ja bardzo ciężko pracowałam na to, żeby tutaj być, żeby nauczyć się angielskiego,
żeby dostać zieloną kartę, żeby zrobić obywatelstwo amerykańskie, żeby zrobić moje doświadczenie, żeby zrobić moje wszystkie kursy, żeby zrobić moje wszystkie szkoły i otworzyć swój własny biznes. Ja na to wszystko sama pracowałam bardzo ciężko i nikt nigdy mi tego nie zabierze. Wszystkie nasze takie pracujmy nad rzeczami, które inne osoby, nie że będą nam zazdrościć, po prostu nam tego nie zabiorą, bo to jest nasze. To jest nasze, to są nasze ciężkie, powiedzmy, zarobione pieniądze, ciężkie zrobioną szkołę, cokolwiek to by nie było, to jest to, że my na to ciężko pracowaliśmy i inne osoby nam tego nie zabiorą. To są takie bardzo mocne fundamenty. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Numer 9. Mogłam wam w sumie przeczytać wszystkie te numerki, ale ja wam je wypiszę pod filmikiem. Zdecydowanie obserwuj więcej. Speak less, observe more. Czyli mniej mów, a więcej obserwuj. W szczególności jak idziemy na przykład do nowej pracy, gdziekolwiek idziemy do pracy, lepiej mniej mówić, a więcej obserwować ludzi. Nie wszystko wymaga reakcji. My nie musimy zareagować na wszystko, tak? Więc zdecydowanie jak idziemy do nowej pracy albo mamy jakieś nowe środowisko jakiekolwiek, obserwujmy. Obserwujmy reakcje innych ludzi. I to jest taki, to jest w każdej książce, też wam polecę pod tym filmikiem ciekawe książki, które przeczytałam. Chyba w każdej książce właśnie ten podpunkt 9 był, bo obserwacja jest bardzo, bardzo, bardzo ważna. Bardzo ważna. Bo my obserwujemy inne osoby, obserwujemy zachowania, obserwujemy również błędy innych ludzi, na których możemy się uczyć. I ja wiem, że są ludzie, którzy powiedzą, bo ja też tak kiedyś mówiłam, że ja tam wolę się uczyć na własnych błędach. Okej, przyjdzie taki czas, że zaczniesz więcej obserwować, mniej mówić i będziesz się uczyć na błędach innych ludzi. 10. podpunkt. Ustal sobie takie granice, zasady. Nie bierz wszystkiego personalnie i przede wszystkim ustaw sobie w życiu, w głowie takie rzeczy, których ty po prostu nie akceptujesz. Takie your own rules, takie po prostu twoje zasady, których będziesz się bardzo mocno trzymać. Ja tak również wyznaczam sobie te zasady i powiem szczerze, że o wiele lepiej mi się żyje. Jedną z moich zasad jest taka zasada, że ja mam grono ludzi, po prostu ludzi, którymi, że tak powiem, ja się otaczam. Są specyficzne osoby, specyficzne grupy ludzi, którymi ja się na przykład nie otaczam. Jak na przykład osoby, które cały czas narzekają, tak? Mówią, że ja nie chcę mieszkać w Stanach, wolę wracać do Polski, no to wyprowadź się, tak? Albo na przykład grupy ludzi, którzy... albo na przykład grupa osób zazdrosnych koleżanek, które oczywiście... To od razu czuć, powiem wam, że tutaj nawet nie ma opcji. Słuchajcie swojej intuicji, intuicja wam powie wszystko. Koleżanki, które wam będą mówić, no tego nie rób, tamtego nie rób, a one po prostu same to robią, ale mówią wam, żeby tego nie robić, nie? I tak dalej, i tak dalej. Po prostu najważniejszym aspektem w życiu jest słuchanie swojej intuicji, nic innego. Słuchaj swojej intuicji. Jak tak ci mówi intuicja, to znaczy, że tak ma być i że tak jest. Bo intuicja nigdy cię nie zawiedzie, pamiętaj o tym. Twoja intuicja jest najważniejsza. To by było na tyle. Ja uciekam i słuchajcie, już do zobaczenia, ale pewnie na Manhattanie. Pa, pa.